Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Na piątym przedostatnim etapie rajdu Kazachstan, liczącym 500 km, po raz kolejny załoga Orlen Teamu pokazała koncertową i bezbłędną jazdę. Przygoński na odcinku dogonił lidera rajdu Nasera Al-Attiyah, ale za sprawą unoszącego się za Katarczykiem kurzu, który drastycznie ograniczał widoczność, nie był w stanie go wyprzedzić. Próbowaliśmy przez 200 km wyprzedzić Nasera, ale był straszny kurz i praktycznie się tego nie dało zrobić. Kuba podjął próbę wyprzedzenia Katarczyka i cudem uniknął spotkania ze stadem wielbłądów. Jedynym w tej sytuacji rozwiązaniem było cierpliwie czekać na dogodną okazję. Taka nadarzyła się, kiedy Naser utknął na wydmach. Wtedy od razu żeśmy go wyprzedzili i do mety już jechaliśmy jako pierwsi. Przygoński i Kolsul uzyskali drugi czas przejazdu, odrabiając straty do Al-Attiyah, który ukończył odcinek na trzecim miejscu. Przed ostatnim etapem przewaga Nasera nad drugim Kubą Przygońskim stopniała do 6 minut, co zapowiada emocje do samego końca. Walka do końca trwa, więc zobaczymy, co będzie na ostatnim odcinku. Przygoński zdaje sobie sprawę, że na zwycięstwo w rajdzie szansę ma pierwsza trójka w generalce. Trzecie etapowe zwycięstwo odniósł Yazid Al-Radzi z Arabii Saudyjskiej. Druga polska załoga w składzie Aron Dąbrzała i Maciej Marton wywalczyła na odcinku piąte miejsce i w klasyfikacji rajdu utrzymała trzecią lokatę. Na pełen emocji program zaprosił Orlen.